Jesteś zwolenniczką feminatywów? Jesteś osobą, która operuje słowem, yy, wręcz rzeźbi. E, I są przecież te feminatywy. O feminatywach się mówi coraz więcej. I y, ty masz jakieś swoje opinie na ten temat? Ja jestem trochę tym yy, zmęczona, ale muszę to jakby doprecyzować. Krótko mówiąc, mam wrażenie, że. O Jezu, no to jest strasznie, strasznie nie umiem objaśnić tego, co, 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 jak, 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 jaki jest mój pogląd na takie najgłębsze jakby um, tematy. Otóż mam wrażenie, że w wielu przypadkach my jako kobiety koncentrujemy się na takich moim zdaniem drobiazgach, jak na przykład odpowiednia forma, że cała para, cała nasza siła i moc w pewnych okolicznościach jest pchana w taki jednak uważam w kontekście, Wszystkich potrzeb kobiet i ich miejsca w świecie, po prostu, że są drobiazgi. Wydaje mi się, że kobieta powinna przede wszystkim, że to powinien być ruch do wewnątrz, czyli każda kobieta powinna zbudować w sobie, nadać sobie wartość, yy, która jest moim zdaniem niezbywalna, po prostu jak prawa autorskie, że to jest niezbywalne, ona nam przynależy ta wartość, ale bardzo wiele kobiet jest dalekich od tego, żeby poczuć, że ją ma, więc próbują sobie nadawać wartość, co jest uważam jednak błędem, bo sprawdzała mi to nie działa yy, poprzez jakieś takie zwroty, które pochodzą z zewnątrz, czyli yy, chce się poczuć, chce się poczuć dobrze w świecie, chcę mieć szacunek od świata, więc proszę bardzo, to są formy, którymi proszę, aby się do mnie zwracać. A ja jestem już jakby w takim miejscu, że myślę sobie, że w takiej prawdziwej, głębokiej relacji ze sobą, i że takie jakby absolutna pewność, że ja mam prawo, kończy walka o prawa. Czyli Trochę mnie to męczy, jak słyszę w jednym zdaniu te wszystkie formy, łącznie z takimi, które mnie. No nie wiem, no to wchodzimy jakby w taki, w taki temat, jak obraza uczuć na przykład. Nie, no, oczywiście. Mnie nie obraża nic po prostu. Okay.